Bela! Yes! Mamy zwycięstwo! Przechodzimy, przesuwamy dzieci, bo one nie wiedzą. Judysia! O, tak, przesuwamy. Tak, jedynka. Jak ma na imię? Judysia! Judytka wygrała. Judytka z jakiego przedszkola? Jedynka za jedynką, dwójka za dwójką, trójka za trójką. O, tu za trójką, z tamtej strony. To, jaki masz numer? 4 za czwórką. Chodź tutaj, jeszcze zejdziemy. O, ty masz numer? 1. Jeszcze brakuje nam piątki, szóstki. Są. Tak, nie. Ale nie zasłaniajmy sobie wzajemnie. Tak, pięciolat. Tak. Pięciolat. Oczywiście, chodź. O, spokojnie, jeszcze chodź tutaj do tyłu. Chodź. O, właśnie. Ten. O, mamy ustawione dziewczynki, pan Zbigniew Ludwiczak, jest Szymon, a więc mistrz i zawodnik. No, tak to się koleje losu toczą w sporcie. Bardzo proszę, wiek dziewczynek pięciolatków. Niektóre sześcio, to zależy, ale generalnie. Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, szóste miejsce, wchodzimy na podium. Piąte? Ania piąta, proszę bardzo. Czwarte? Martyna, brawo. Trzecie? Justynka trzecie. Drugie? Martynka drugie. I pierwsze? Judyta, chodź, pomogę ci, Judyta. Oj, ja dobrze jest. Cała szóstka, piękne imiona, piękne dziewczyny, piękny wiek i piękne nagrody. Pomachaj rączką, pomachaj. Uśmiech. Już są dekoracje, pierwsza szóstka, pan Zbigniew Ludwiczak i Szymon Kieder dekorują i bambary, piękne bambary. Ręce do góry, dziewczyny, wygrałyście! Dziękuję bardzo, dziękuję dziewczynkom, dziękuję. To mamy do taty, idziemy do przedszkola jeszcze dzisiaj, nie?